Hej, hej, hej! O, ludzie, jestem już na żywo! Ale fajnie. Stresowałam się jeszcze pół godziny temu, a teraz nie wiem. Halo, czy coś działa? Dostosuj pulpit. Chwila. Rozumiem. Już. I tak wcześniej się pojawiłam, bo po prostu chciałam wiedzieć, czy wszystko działa. Ale tak to... Tak nie mogę zobaczyć. Co się tutaj dzieje? Chwilę. Ja pierwszy raz w życiu prowadzę coś takiego na... O, hejka! Jednorożce! Cześć, jednorożce! Bardzo miło mi przywitać jednorożce na dzisiejszym live. Cześć, cześć, cześć! Mamy jeszcze całe 2 minuty do 18. Do 19. Jestem zbyt punktualna ostatnio. Jestem... kimś niepunktualnym. Chwila, muszę sprawdzić, czy wszystko działa. O, hej! Ale fajnie. Hejo! Hej, Martyna Wojnicka. Hej, Natalia. Hej, Nadia. Bardzo mi miło. Dzisiaj jest super... Oj, krzywo to mam. Dzisiaj jest koncert, mini koncert, bo zaśpiewam tam... 5, 4, 5, no zobaczycie, ile piosenek, no, ale tak, zaśpiewam troszkę piosenek, będzie fajnie, nie będę sama, to też jest fajne, i dlatego tak planuję zaśpiewać coś tak ładnego, bo dzisiaj jest piękny też cel i czuję się zaszczycona, że mogę wystąpić na takim koncercie dla dzieci z hospicjum łódzkiego. Pozdrawiam wszystkie dzieci. Jeżeli już jesteście, to pozdrawiam, ściskam i bardzo się cieszę, że mogę wam tak coś zaśpiewać dzisiaj. Już dawno nic nie śpiewałam tak, wiecie, a nie, ostatnio śpiewałam. Ostatnio w Katowicach było bardzo fajnie. Oj, bo super! Wszyscy tańczyli, śpiewali, no ale jazzu, wszyscy znali tekst z piosenki, ale jazz. To jest niesamowite, bo to tak wyszło przecież przed chwilą. I wszyscy już wiedzieli, jak to leci. W Stanach jesteś już w którym mieście? Nie. A czemu? Aha, bo do Wejherowa jadę jutro. No właśnie, jutro jest koncert. Właściwie to dwa w Wejherowie. No, już jest 19? O, 19. No to pięknie. A i na jutrzejszym koncercie będzie też dużo pięknych rzeczy, to tak... Kto ze mną będzie, to będzie wiedział. No. Więc tak, jeszcze raz pozdrawiam wszystkie dzieci z hospicjum. Już teraz jest to 19 równo, więc pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z wami. Mam trochę piosenek i tak patrzę, co tutaj wam sobie spisałam. 2 na 10, może ktoś tam kojarzy piosenkę 2 na 10. Będzie wersja pianinkowa. Kiedykolwiek grała taką wersję, więc jest to coś tam nowego. Tonacja F-moll. No, to zaczynam. Wiem już, o co chodzi.
ciebie nie obchodzi dużo tymi, kiedy się tak gapisz, gapisz. Jego dłoń na mej talii z jego ust, jak płynący miód. Moja miła przetańczy mi noc. Jego skroń blisko moje głupie krok, kiedy mówi znowu. Słychać za bardzo. No nic, to było 2 na 10. Troszkę wyższe niż w oryginale, ale dałam radę, bo tak wybrałam sobie to na CD Show i jakoś pociągnęłam. Jakoś to tam było. Kto tam jest? Katarzyna Cieślak. Dzień dobry, uwielbiam. Uwielbiam ciebie też. Brawo, dziękuję. Nie zasługuję. To pięknie, to mamy pierwszą piosenkę z głowy, wiecie, to szybko idzie. Ja bym z chęcią jeszcze z wami bardzo dużo porozmawiała, tak, żeby zobaczyć wasze twarze, ale to wszystko się dzieje na laptopie, ja nigdy nie robiłam. Właściwie to chyba tylko raz był na Facebooku taki live. Czy wy widzicie, jaka jest ten czerwona? O ludzie, to jest gorąca. To jest gorąca kobietka, wiecie. Nie, no serio, to mam tylko twarz gorącą zaraz. Strasznie jest mi gorąco, ale nie będę zdejmować, bo mam bluzeczkę taką, wiecie, ponętną. Co tam piszecie? Ale jazz będzie troszkę później. Ale teraz będzie. O, ktoś przewidział, że będzie za chwilę ale jazz. No to zaśpiewam wam teraz piosenkę właśnie jazz, ale jazz. I to jest taka wersja trochę inna, wiecie, bo tam trochę pozmieniałam. Znaczy, właściwie to jest wersja pianinkowa, więc tak właśnie powstała. Ja ją wymyśliłam tak i miała przepiękny tekst po angielsku. I nawet zaśpiewam troszeczkę po angielsku, ale to tak, wiecie, pod koniec. W pewnym momencie to się połapiecie chyba, że słowa są takie inne, nie? Więc to będzie wiadomo. I do tego jest strasznie smutna, wiecie, ta piosenka, bo wiem, że tekst jest niby wesoły, ale ja zostałem się płakać, jak śpiewam to z pianinkiem, więc się nie zdziwcie, jak uranie łezkę. To nic, to lecimy z tym fantem. Odkąd pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Mary Brado chciało dalej się znieść. Ja nie pytam już i wiem, oh.
Piosenka się nazywała Heal Me po angielsku. Jest, tak ją lubię, strasznie lubię. Bo pierwsza piosenka country, co wymyśliłam, wiecie? Pierwsza country piosenka właśnie, ale jazz. Bo to miało taki właśnie rytm umpa. No i tak właśnie, tak mi się to podoba i się cieszę, że mogłam Wam też to pokazać. Jeszcze mam tutaj coś, co może znacie, kolejną piosenkę. Nazywa się No Sorry. Już kiedyś ją śpiewałam z wami chyba jakoś tak w sobocie, coś tam było z pianinkiem, w sensie, że tak, że mogliście posłuchać, jak to brzmi z pianinkiem, ale tak to... O ludu, ile was tu jest? Strasznie dużo. Beeping! O! Ktoś kojarzy Beeping? Beeping to była jedna z moich pierwszych piosenek po angielsku, tak wstawiłam na YouTube'a. A potem mi się w ogóle nie podobała ta piosenka, a później znowu mi się zaczęła podobać, ale tak, wiecie, to nie było to. To jeszcze szukałam siebie, a wtedy to byłam jeszcze zagubioną kobietą. No dobra, no to zaśpiewam teraz No Sorry. No Sorry. Też taki wersji... O, co? Mój brat napisał. Zaczekaj, tyle chyba leciało. Był taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią o stół nie mogłam dłużej już, musiałam sobie pójść na sorry. Mówią, że ja nigdy, nigdy nic nie będę znaczyć. Pam, pam, pam.
wykonanie, tak, ja wiem. Tak, mucha przeleciała, to musiałam się spojrzeć, wejść. Takie miałam właśnie spojrzenie. No, mam nadzieję, że mi się spodobało, no sorry. I to tak czuję, że nie mogę się skupić, ta mucha ciągle tu lata. Okej, rozumiem. Tak, mucha chciała mi też przekazać i musiałam z nią porozmawiać. Strasznie mi się gorąco od tego wszystkiego po prostu. Ale zestresowałam się troszkę. Ale no, tak, cieszę się, że tak wam się podoba z tego, co widzę, to tak beeping. O, co tu się dzieje? Ile osób zna tą piosenkę? To jest strasznie dziwne. Ale bardzo dużo osób zna. Jestem w szoku. Może następnego live'a przygotuję, bo ja nawet już nie pamiętam, jak to leciało. Już pamiętam. You were dancing on the high, but you fall on us. Beep, 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 beep. Na, 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 crazy. Ty, 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 ty. Wiecie, że ja tam zmyśliłam połowę słów? I że to moje wymyślone słowa, sorry. Ja też kiedyś stawiałam się piosenkę na YouTube'a, jak jeszcze, wiecie, stawiałam tak troszeczkę, ale to były rzeczy, co nikt właściwie ich nie słuchał, tak dalej. To raz sobie wstawiłam i właśnie pamiętam, że zmyśliłam chyba jedno słowo, co było w ogóle moim słowem po angielsku i nikt się nie połapał. Wszyscy myśleli, że normalnie z angielskiego jakieś takie słowa. Nie pamiętam, jak to działo, ale normalnie tam swoje słowo, sam wymyślam słowo i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nikt nie czai, że to nie jest słowo. Naprawdę. No tak mam. No więc. Wiecie, co teraz powiem? Teraz powiem. Zapowiem piosenkę kolejną, bo zaprosiłam gościa specjalnego. Jest to osoba bardzo, bardzo znana. Tu wszystkie kobiety umierają na widok tego pana, gdy go tylko widzą, pragną go dotknąć. To jest człowiek znany na całym świecie, ponieważ gra w najlepszym zespole. No nic, to jest Krzyś. Przywitajcie Krzysia. Krzyś Baranowski. Chodzi o to, że Krzyś jest zawodowym gitarzystą, to jest człowiek, który po prostu wie, co w duszy gra i wszystko czai. W sensie. Tak, nie? Zobaczymy. Krzysiu, zero stresu, oglądają nas tylko 1000 osób. No nic, przygotowaliśmy piosenkę. Tak, właściwie to nawet dwie piosenki. Pierwsza to taka, którą znacie, właściwie to dwie znacie, ale pierwszą znacie, bo wiecie, z płyty, bo ona była na mojej płycie. I tak leci, siebie zapytasz się o pytania, wiecie, to jest piosenka o pytania. Baby.
Fajnie było. Fajnie? Fajnie? Fajna piosenka? Świetna. Dzięki. Pięknie też grać na gitarze, Krzyś. Dzięki. Rzadko... Ładnie śpiewasz z nim. Dzięki. Chcesz trochę wody, Krzyś? Ja dziękuję. Piłem przed chwilą. Co piłeś, Krzyś? Wodę. Ja. Właśnie, jest jedna rzecz, żebym tylko nie zapomniała. Już. Jest taka jedna rzecz. Chodzi o wsparcie dla dzieci z hospicjum, właśnie dla tych dzieci. Dzisiaj robimy koncert. Jeżeli ktoś chce wesprzeć dzieci, to link jest do zbiórki na wydarzeniu. I tam właśnie są wszystkie potrzebne informacje i bardzo zachęcamy do tego wsparcia. My mamy dzisiaj jeszcze jeden utwór przygotowany, chociaż tak się miło gra, że ja to bym jeszcze, wiecie, z godzinkę pogadała dla was. Trochę tylko zgłodniałam, ale ktoś mi coś może... Wszyscy mi dają, wiecie, kto wie, co jest w tej chwili żaneczce. Nie, sorry, to jest woda. O! Jednak dostałam jedzenie, no proszę. Niestety jestem na diecie, więc ja naprawdę jestem na diecie, ale mam tutaj Rafaello i choć miałam gości, zrobiłam obiad dla tych gości i czuję się jak gospodyni, to ta baba przeze mnie pieczona, Rafaello przeze mnie robione, wszystko zrobione przeze mnie. O! To jest kiełbasa. To jest kiełbaska, którą uwielbiam, naprawdę po prostu jest pyszna. To już jest dietetyczne i to jest na mojej diecie produkt bardzo wskazany. Więc ja jem te kiełbasy cały czas. Przepraszam. Dzięki. Dzięki. To już się długo się użyje. To długi wstęp będzie. Dobra. I want you.
dzięki. Pa, pa. Pa, pa, Zbigniew. Pa. Okej, okay, no to to był Krzyś. Bardzo miło spędziłam ten czas z wami. Naprawdę chciałabym jeszcze dłużej. Jednak mam ochotę bardzo na tę kiełbaskę, co to leży. Po prostu muszę ją zjeść zaraz. Zjem ją sobie z serem żółtym. Więc bardzo się cieszę. Jeszcze raz ściskam, całuję wszystkie dzieci z hospicjum. Wspierajmy i tak, i mam nadzieję, że jeszcze co, będziemy mogli może się zobaczyć na żywo niedługo. To mam ogromną nadzieję. Do zobaczenia jutro w Bejherowie. Ci, którzy będą, to mam nadzieję, że się zobaczymy i będzie bardzo fajna zabawa. No, to trzymajcie się. Trzymajcie się. Kiełbaska. Trzymajcie się i tak, i pozdrawiam was wszystkich. Pa! Pa, pa, pa. Zakończ transmisję.